Pastor Roger Kuhn, wykład 12. Now he said we've got to reverse that. I powiedział, że musimy odwrócić to. We have to go back to 1901. Że musimy wrócić do 1901. We have to abolish the office of General Conference President. Musimy obalić urząd prezydenta Generalnej Konferencji. And when we do that, i gdy to uczynimy, Jesus will come. Jezus przyjdzie. Well, I said to him, you've got some problems, doctor. Powiedziałem, że doktorze, masz pewne problemy. You say that the church apostatized in 1903. Powiedziałeś, że Kościół odstąpił od właściwej drogi, zszedł z właściwej drogi w 1901. Yes, that's what it was. Tak, tak. Okay, I wanted to understand. Chcę, abyście zrozumieli. Now, Mrs. White didn't die for 12 more years. Ellen White umarła dopiero za 12 lat po 1903 roku. She died in 1915. Umarła w 1915. Now I said, have you found even one statement? Czy znalazłeś, spytałem się go, przynajmniej jedno stwierdzenie in the 12 years between 1903 and her death? W jej pismach powstałych w przeciągu tych 12 lat. Have you found even one statement? Czy znalazłeś przynajmniej jedno stwierdzenie, in which she called it apostasy, którym Ellen White nazywa ten fakt odstępstwem? No, I haven't found one. Nie, nie znalazłem ani jednego. Well, I said, doctor, that's your first problem. Powiedziałem, doktorze, to jest twój pierwszy problem. But let me tell you a second problem that's even bigger. Przedstawię ci teraz drugi problem, jaki masz, który jest o wiele większy. There are two statements that I know about. Są dwa stwierdzenia, o których ja wiem. One of them was made in 1904. Jedno pochodzące z 1904. The year after you say General Conference apostatized. Rok po tym fakcie, który uważasz za apostazję. And the other statement is in 1910. Drugi z 1910. Which was 6 years later, 6 lat później, in which Mrs. White said nothing about abolishing the office, w którym Ellen White nic nie mówi na temat usunięcia tego urzędu, but on the contrary, ale wręcz przeciwnie, she spoke favorably about the man in the office, wyraża się bardzo życzliwie o człowieku, który był na tym urzędzie. And said some things that absolutely destroy your position. Który wypowiada pewne zdania całkowicie niszczące pozycję Ellen White. First in 1904. A więc po pierwsze w 1904. There were two church leaders who were attacking the General Conference president. Było dwóch ludzi w kościele, którzy atakowali urząd prezydenta. And these men were big men in the church. I oni byli bardzo znaczącymi ludźmi w kościele. They were in educational work. Byli oni wykształconymi ludźmi. They were brother Dr. Sutherland and Dr. McGann. Dr. Sutherland and Dr. McGann. And this is what she wrote to them. They were attacking Elder Daniels. Oni atakowali prezydenta Artura Danielsa. Now listen to this. Posłuchajcie. At the time of the last General Conference session, w czasie sesji generalnej konferencji. Now that was 1903. To był rok 1903. That's when they brought the office back into existence. W tym roku powrócili do urzędu prezydenta. And she said at that meeting, i w czasie tego spotkania, the situation was a most difficult one. Sytuacja była bardzo trudna. There needed to be chosen. Oni powinni być wybrani as president, jako prezydenci, a man in harmony with the spirit of prophecy. Powinien być wybrany człowiek, który jest w harmonii, w zgodzie z duchem proroctwa. Did you get the significance of that? Czy uchwyciliście znaczenie tego? It was necessary to choose a president. Było koniecznością wybranie prezydenta. And then she went on. I gdy ona kontynuuje, I know that Elder Daniels is the right man in the right place. Powiedziała, że brat Daniels jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. She said they needed to choose a General Conference president.
This is the right man in the right place. Powiedziała, że potrzebujemy wybrania właściwego prezydenta, określiła Danielsa właśnie właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. In 1910, 1910, which is 7 years after the alleged apostasy, 7 lat po tej rzekomej apostazji, Mrs. White wrote to Daniels himself. Ellen White napisała do samego Danielsa. And she said, powiedziała, the position you have taken is in the order of the Lord. Urząd, który zajmujesz, jest wybrany przez Boga. And now I would encourage you with the words. Chciałabym cię zachęcić. Go forward. Słowami idź naprzód. As you have already begun. Tak jak to już czyniłeś. Using your position of influence as president of the General Conference. Używaj swego urzędu prezydenta i swoich wpływów w Generalnej Konferencji. To advance the work. Aby wzmocnić pracę. God's angels will be with you. Aniołowie Boży będą z tobą. Use all the influence that your office as president of the conference has given you. Używaj wszystkich wpływów, jakie urząd prezydenta Generalnej Konferencji ci daje. Now, if that's the reason why Jesus hasn't come, jeśli to jest przyczyna, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł, it is inconceivable that Ellen White would remain silent. Jest, byłoby rzeczą nierozsądną, gdyby Ellen White pozostała przez te następne lata w ciszy. Nic by nie mówiła o tym. For 12 years. Przez 12 lat. Surely, if this was why Jesus hadn't come, gdyby była to przyczyna zwlekania z przyjściem Chrystusa, at least once, przynajmniej raz, she would have raised her voice, podniosłaby swój głos and would have said, i powiedziałaby, change that office again. Get rid of the office of General Conference President. Zmieńcie ten urząd. W ogóle znieście urząd prezydenta Generalnej Konferencji. She didn't do it. Ona tego nie uczyniła. Instead, wręcz przeciwnie. She said there needed to be chosen a president in 1903. Powiedziała, że jest potrzeba wybrania prezydenta w 1903. Daniels is the right man in the right place. Powiedziała, że Daniels jest właśnie tym właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. And to Daniels himself, i Daniels sam, use all the influence that your office as president of the General Conference has, używał wszelkich wpływów, jakie urząd prezydenta mu dawał. And I want to tell you that the office of president of the General Conference has a lot of influence. Muszę wam powiedzieć, że urząd prezydenta Generalnej Konferencji ma dużo możliwości. She would have done something if this was what was holding up the coming of Jesus. Ona by coś uczyniła, jeśli ten urząd przeszkadzałby w przyjściu Jezusa Chrystusa. I don't think this is why Jesus has yet to come. Nie uważam, że to jest przyczyna zwlekania z przyjściem. And the doctor left my office very sad. I doktor opuścił moje biuro bardzo smutny. I think he felt I was part of spiritual Babylon. Myślę, że on uważał, że jestem częścią duchowego Babilonu. The third principle or rule of interpretation, trzecia zasada interpretacji, recognizes, mówi, that every time a prophet gives counsel, w każdym czasie, gdy prorok daje rady, they are doing one of two things. W dawaniu tych rad czynią dwie rzeczy prorocy. They are either stating a principle, albo stwierdzają pewną zasadę, and we will define a principle as an unchanging rule of human conduct, i tę zasadę zdefiniujemy jako niezmienne prawo w życiu ludzkim. They are either stating a principle. Więc albo dają takie zasady, principles never change. Zasady nigdy się nie zmieniają. Or they are applying a principle, albo stosują zasadę, to a particular situation, do szczególnej sytuacji, in what we would call a rule, którą nazwiemy prawem. Now, rules are unlike principles. Prawa nie są tak jak zasady. In that rules change. Ponieważ prawa się zmieniają, because the circumstances which call them forth may change. Ponieważ okoliczności,
które budzą powstawanie tych praw, zmieniają się. Principles never change. Zasady nigdy się nie zmieniają. Honesty is a principle. Uczciwość jest zasadą. Moral purity is a principle. Czystość moralna jest zasadą. The Sabbath is a principle. Sabbat jest zasadą. Principles never change. Zasady nigdy się nie zmieniają. Now rules do change. Ale prawa zmieniają się. A rule is based on a principle. Prawo bazuje na zasadzie. And that principle will still have an application. I ta zasada ciągle będzie stosowana to us today, wobec nas dzisiaj, though it may be different from the rule. Chociaż może być różnica w prawach. Let me give you, if we have time, two examples. Dwa przykłady. One from the Bible and one from Ellen White. Jeden z Biblii, jeden z Ellen White. And then we'll try to apply what we've learned yesterday and today. I będziemy starali się połączyć to, co uczyliśmy się wczoraj i dzisiaj. Paul wrote two letters. Paweł napisał dwa listy. 1 Timothy and 1 Corinthians. Pierwszy Tymoteusza i pierwszy Koryntian. In which he made the same statement. W których napisał to samo zdanie. Women should be silent in church. Kobiety powinny zachować ciszę w kościele. There are some people who think that is a principle. Niektórzy myślą, że jest to niezmienna zasada. And it should be observed today. I że powinna być stosowana dzisiaj. There are denominations that believe that. Są kościoły, które uważają to za niezmienną zasadę. Now I think we could all agree on one thing. Myślę, że możemy się zgodzić co do jednej rzeczy. Paul's statement was counsel. Że to zdanie Pawła było radą. So it's either a principle, a więc jest to albo niezmienna zasada, or it's a rule based on some principle. Albo zmienne prawo bazujące na zasadzie. And there have been some people who say the Adventist Church is a false church. Są ludzie, którzy uważają, że Kościół adwentystyczny jest fałszywym kościołem. They say our church was founded by a woman. Ponieważ nasz kościół został założony przez kobietę. She broke Paul's commandment for 70 years. Łamała to, co Paweł mówił przez 70 lat. And our church still has women who get up and teach in Sabbath school. I ciągle w naszym kościele są kobiety, które zabierają głos, uczą w czasie szkoły sobotniej. Sometimes even preach. Czasami nawet mają kazania. Last Sabbath in Bielsku Biała. Ostatniej soboty w Bielsku Białej. There was a lady who got up and gave her testimony. Pewna niewiasta powstała i opowiedziała swoje doświadczenie. A Polish lady. Polka. She had belonged to that church some years ago. Ona należała do tego kościoła kilka lat temu. She left Poland. Opuściła Polskę. And she left the church. I opuściła kościół. And fairly recently the Lord brought her back. I niedawno Bóg przyprowadził ją z powrotem. And she gave her personal testimony. I dała swe osobiste świadectwo. I found it a very personally deeply moving thing. Było to dla mnie naprawdę bardzo takie oddziaływujące głęboko. Did Paul mean that she should not have gotten up to give this testimony? Czy według Pawła nie powinna stać i nie opowiedzieć swojego doświadczenia? Some people would say yes, she should not have done that. Niektórzy powiedzieliby tak, ona nie powinna tego uczynić. We shouldn't have lady Sabbath school superintendents or lady Sabbath school teachers. Nie powinniśmy mieć kobiet, kierowników sekcji szkoły sobotniej, czy w ogóle nauczycielek szkoły sobotniej. Well, did Paul mean what he said? Czy Paweł właśnie to miał na myśli, to co napisał? Well, let's apply our three rules and see if they work. Zastosujmy nasze trzy zasady i sprawdźmy, czy one działają w tym przykładzie. All right. 1 Timothy 2:8-12. 1 Tymoteusza, drugi rozdział 8 do 12. 1 Corinthians 14:33-35. 2 Koryntian 14:33-34. Okay, we took care of rule number one very quickly. Tak, znamy bardzo dobrze tę zasadę numer jeden. But now it seems perplexing counsel. Ale wydaje się to dziwna rada. So the next rule number two. A więc zasada, stosujemy zasadę drugą.
Well, let's look first at the internal context. Wróćmy teraz do wewnętrznego kontekstu. And Paul is saying in 1 Timothy. W pierwszym Tymoteusza Paweł mówi: I want men in every place to pray lifting up holy hands. Chcę, aby ludzie modlili się podnosząc swe ręce. All right, what's he talking about? O czym on mówi? Talking about a service of religious worship. Mówi o nabożeństwie, o pewnych religijnych spotkaniach. Where public prayer is being offered. W czasie tego, gdy te publiczne modlitwy są składane. Well, why don't you read it from your Bible? Okay. 1 Timothy 2:8-12. Otwórzmy 1 Tymoteusza. Z Biblii Tysiąclecia czytam. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nieprzesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Incidentally, does it mention braiding the hair in that? Chciałbym teraz wam wyjaśnić kwestię włosów, okrycia i jej włosów głowy kobiety. Is there something immoral about a woman wearing long hair in braids? Czy jest coś niemoralnego w kręceniu sobie włosów? Some people think that's immoral. Niektórzy uważają, że jest to niemoralne. That wasn't what Paul was concerned about. Ale Paweł wcale nie miał tego na myśli. Again, what's the external context? Znowu, jaki jest kontekst zewnętrzny? There is a Russian social historian. Jest pewien rosyjski historyk socjologii, who has written about the first century AD, który napisał o pierwszym wieku naszej ery, in the East Mediterranean Basin. O życiu w tym wieku w basenie Bliskiego Wschodu. And he tells us, mówi nam, that in Paul's day, że w czasach Pawła, the ladies were taking silver and gold thread. Że kobiety używały srebrnych i złotych nici. They would take this thread. Więc brały je, używały je. And as they wove their hair into these braids, i gdy zaplatały swoje włosy, they wove the silver and the gold thread in. Przeplatały je tymi złotymi i srebrnymi nićmi. When they went outside on a bright sunny day, gdy wychodziły na zewnątrz w jasny słoneczny dzień, the sun would reflect off of the silver and the gold thread. Promienie słoneczne odbijały się właśnie w tych srebrnych and flash in the eyes of anybody who was going down the street. I świeciło to w oczy każdego, który chodził ulicą. It is interesting how far some people will go to attract attention. Jest interesujące, jak wiele ludzi chciało zwrócić na siebie właśnie przez te rzeczy uwagę. It was not because they braided their hair that Paul criticized them. To nie z powodu zaplatania włosów Paweł krytykuje kobiety. It was because of what they were doing in the process. To chodziło o proces zaplatania tych włosów. Incidentally, Rostovtsev gives us a lot of very valuable insights into the culture of Paul's day in Greek culture. Musimy poznać bardzo dużo, jeśli chodzi o kulturę czasów, w których żył apostoł Paweł. All right, would you read 1 Corinthians 14? 1 Koryntian 14, verses 33-35. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć, nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. All right. If you notice, both of these passages started out by Paul talking about something in the church. Zwróciliście uwagę, że oba te stwierdzenia zaczynają się tym, że dzieje się to w kościele. In 1 Timothy 2, w 1 Tymoteuszu, 2 rozdział, he talks about men praying, public prayer. Mówi on o
publicznych modlitwach. In 1 Corinthians 14, w 1 Koryntian 14, he's talking about confusion versus peace in the church. Mówi o zamieszaniu kontra pokój w kościele, which gives us a clue to external context. Co daje nam klucz do zewnętrznego kontekstu. There is evidence. Są dowody. That in the early Christian churches, że we wczesnym kościele chrześcijańskim, the ladies who attended, kobiety, które przychodziły na spotkanie, were interrupting the service by asking questions out loud. Przerywały to spotkanie, zadając głośno pytania. Now the Christian church grew out of the Jewish synagogue. Natomiast kościół chrześcijański wyrósł z żydowskiej synagogi. In the Jewish synagogue, a woman could attend. W żydowskiej synagodze kobieta nie mogła brać udziału. But she could not speak out. Mogła brać udział, ale nie mogła mówić. In some synagogues, w niektórych synagogach, the women had to sit behind a curtain. Kobiety musiały siedzieć za kurtyną. So the men couldn't even see them there. Także mężczyźni nawet nie widzieli ich. But they could not open their mouth in the synagogue. Ale w synagogach nie mogły otwierać swoich ust. Apparently the ladies felt liberated by Christianity. Najwyraźniej poprzez chrześcijaństwo, przyjęcie chrześcijaństwa, kobiety poczuły się uwolnione. And having less background of knowledge than men, i posiadając mniej wiedzy niż mężczyźni, there might be many more questions raised by the preacher's presentation. Mogły podnieść wiele pytań, które powstały w wyniku słuchania kazania. And so they are interrupting the service, causing confusion and irreverence. A więc przerywały spotkanie, powodując zamieszanie, niepokój. That was one problem. To był jeden problem. There was a second problem. Drugi. There was in both Corinth and Ephesus, zarówno w Koryncie, jak i w Efezie, a pagan temple, była pogańska świątynia. And remember, Paul was writing to Timothy at Ephesus. Pamiętajcie, że Paweł pisał do Tymoteusza w Efezie. His counsel had particular bearing on what was going on in the church at Ephesus. Jego rada dotyczyła szczególnie tego kościoła w tym szczególnym Efezie. The temple in Corinth was called the temple of Aphrodite. Świątynia w Koryncie była to świątynia Afrodyty. It was built on a small hill on the edge of town. Było wybudowane na wzgórzu w mieście. And if you go there today, jeśli tam pojedziecie, I have been there twice. Byłem tam dwa razy. You can see the ruins of this big temple. Możecie zauważyć ruiny tej świątyni. There were 1,000 ladies of Corinth who served as priestesses in that temple. W Koryncie było około 1,000 kobiet, które służyły jako kapłanki w tej świątyni. And they practiced ritual prostitution. Praktykowały tak zwaną rytualną prostytucję. In the name of Aphrodite. W imieniu Afrodyty. In Ephesus, the goddess's name was Diana. W Efezie imię bogini brzmiało Diana. Great is Diana of the Ephesians. Wielka Diana Efeska. I was in Ephesus just 2 years ago. Dwa lata temu byłem w Efezie. And the temple of Diana you can see in ruins. Świątynię Diany możecie widzieć teraz w ruinach. The same thing went on there that went on in the temple of Aphrodite. I to samo działo się w tej świątyni, co w świątyni Afrodyty w Koryncie. Religious prostitution. Religijna prostytucja. Done under the name of religion. W imieniu religii. Now, Paul was concerned about a potential problem, and it may have been a real problem. Paweł stał wobec faktu potencjalnego problemu, i to był rzeczywisty problem. And that was this. Właśnie ten. If the Christians were doing missionary work as they should be, jeśli chrześcijanie byli misjonarzami, a takimi powinni być, bringing pagans to the Christian church and introducing them to Christianity, przyprowadzając pogan do chrześcijaństwa, there could be a problem. Mógłby powstać problem. Let me illustrate it this way. Zwróćcie uwagę. In the church at Corinth, w kościele w Koryncie, they had a lady Sabbath school superintendent.
mają kobietę, która jest szefem szkoły sobotniej. During the week, podczas tygodnia, an Adventist Christian man in his working place, pewien adwentysta w swej pracy invite